Raz, dwa, trzy, dzień dobry się z Państwem. Ja się nazywam Kamil Śmiałkowski i poprowadzę teraz spotkanie z Państwem Bezprzakami. Kas i Graza są z nami. Dzień dobry. To ten moment, tak. Spotykamy się z okazji premiery komiksu Bez twarzy. Od razu wyjmę, może masz jakiś ołóweczek, jeśli byś narysował, byłbym wdzięczny. Ale... Nie, no to właśnie co, żeby jakoś cię zająć tak w międzyczasie. I szczerze mówiąc, pierwsze, kiedy usłyszałem o tym komiksie, to moje pierwsze... moje pierwsze, jako człowieka jednak trochę starszego niż średnia wieku na sali, było takie, czyżbyś wreszcie wrócił do fabuły z pierwszej fantastyki. Bo tam był twój komiks Człowiek bez twarzy. W pierwszym numerze Fantastyki w 1982 roku, jeszcze zanim zaczęto tam publikować Frankiego Kowala, w pierwszym zupełnie numerze, był właśnie komiks pod takim tytule Człowiek bez twarzy, narysowany przez obecnego tu... No jeszcze nie Kaza wtedy. No jeszcze nie Kaza. Tak. Który kończył się tak, że człowiek chciał więcej. No bardzo fajnie, ale to nie jest kontynuacja. Dzień dobry wszystkim, którzy się... mieli ochotę spotkać z nami, witam was. Voilà, bo coś gdzieś się zaplątałem. Nie, odpowiadając na tą zbieżność, zupełna zbieżność tytułów w ogóle niezamierzona i to pomysł mojego scenarzysty, ja to zaakceptowałem jednak. Ale jak słyszałeś po raz pierwszy ten tytuł, to tak coś ci... No oczywiście, że tak, no ale akurat ten tytuł bardzo, bardzo jest tutaj nośny i odpowiedni, więc i w liczbie mnogiej, bo polskie tłumaczenie wypadło tak, że jest takie bezosobowe. Po francusku oryginał niesie jakby troszeczkę inne znaczenie, znaczy to samo znaczenie, bez twarzy, ale le sans visage to są ci bez twarzy. Okay. A po polsku być może nie bardzo się redakcji podobało dawanie tego ci, no ci no bez. No więc nie brzmi to w polsku, może najlepiej właśnie. No, to są te subtelności językowe, które powodują drobne zmiany, ale nadają też inną konotację. Mhm. To jeszcze? A nie, jeszcze no. Właśnie, dlaczego pytanie i ty powiązałeś to w głowie i słusznie, bo gdzieś tam był ten człowiek bez twarzy i może są nawet na sali tacy, którzy pamiętają tą mini serijkę z fantastyki, ale wątpię, widząc średnią wieku. Nie, tam się zaczyna stać. Są tacy, tak, no właśnie, witam. Natomiast redakcja, jak ja trochę kręciłem nosem na tą bezosobowość właśnie bez twarzy, podrzuciła mi świetny pomysł na Ludzie bez twarzy. I w tym momencie to już zupełnie to brzmiało jak sekwencja. No tak, to wygląda jak jakaś kontynuacja albo pomnożenie zupełnie tego pierwszego komiksu. Nie, nic wspólnego oczywiście. Nawet jeśli go sytuujemy historycznie, bo to jest jednak rzecz historyczna, nie fantastyczna, więc no nie, nic wspólnego poza podobnym brzmieniem. To jeszcze trzymając się trochę, zanim przejdziemy do tego albumu, jeszcze trzymając się trochę archiwaliów, brakowało nam cię tu wczoraj. Wczoraj mieliśmy tu takie spotkanie... Nie mogłem, po prostu inne obowiązki. Z Nestorami. Z drugiej strony, gdybyś jeszcze był ty, to obawiam się, że zadałbym w ogóle jedno pytanie, ponieważ tyle było osób i tyle anegdot przechodzących jedna w drugą. Się Nestorem, w żaden sposób. No ale te lata 80. to był twój czas. Tak, oczywiście, tak. Tylko, że ja nie jestem, tak się mówi, a bo Kasprzak to nie pokolenie relaksu. To jest nieprawda, bo ja zacząłem w relaksie. No właśnie. Tylko relaks nie zdążył mnie wydać. On zamówił 3 historie u mnie, zapłacił i trzymał je w szufladzie, żeby je wydać 3 lata później w jakiejś tam zbiorczej formie, ponieważ no, zamknięto ich regularnie i gwałtownie, zaprzestali działalności i tyle, nabrali i nakupowali różnych kawałków na parę lat do przodu, no więc później to sobie tam wydawali po cichutku, po malutku w innych formach. To ja szybko też cię update'uję. Rozmawialiśmy dużo o tym, jak każdy z nich z was zaczynał. Każdy wypierał się, że potrafi rysować. Przedtem nigdy nie. Zaczął Grzegorz, a potem wszyscy po kolei tak kontynuowali, że w ogóle nie umieją rysować, a zwłaszcza wtedy nie umieli, kiedy zaczynali robić jakiekolwiek komiksy wydawane drukiem. Były opowieści o stalówkach, były opowieści o dziwnych papierach z czasów PRL-u, kiedy się poszukiwało różnych dziwnych rzeczy. No nie było sprzętu, to prawda, za dużo. Można było robić. A pod koniec pytałem też właśnie o działalność bieżącą, gdzie większość panów twierdziło, że jest na emeryturach, które jak wiadomo w tym kraju
pozwalają godnie żyć. W żadnym nie pozwalają tak naprawdę. Ale kto, niektórzy jeszcze wciąż, chociażby Tadeusz Baranowski, wracają i rysują tak. Kolejne komiksy. No a ty przyjechałeś z konkretnym albumem. I to jest album, rozumiem... Ale ja jeszcze nie jestem w wieku emerytalny, to dopiero za rok. A widzisz, no to już w ogóle. Albo nawet za trzy, jeśli tak te ustawy... Jeśli tak, mówią, ja mówię o Belgii. No, tam jest, już mówi się o 69 latach nawet, no, jakiejś tam perspektywie. Ale to może potem być jak z Sarianem w paragrafie 22, że zanim dojdziesz, co chwilę będą przedłużę. No, ja myślę, że to o to chodzi dokładnie. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do albumu Bez twarzy i do... no właśnie, do nowej historii zupełnie... do nowego otwarcia, czy do nowej zamkniętej historii? Jak to traktujesz? Czy to będzie, czy myślisz, że to ma jakąś... Nie, nie, to jest album absolutnie one shot, klasyczny, zamknięty. Jasne, ale w komiksie zawsze można napisać ciągle. Oczywiście, no nie, no, nawet gdzieś tam takie przebłyski ewentualne mogłyby powstawać jako pewne idee, ale nie bezpośrednio chyba kontynuacji, bo główny bohater, no nie będziemy to zdradzać może, no ale... Zawsze może być nowe pokolenie i tak dalej. Zamyka całą historię z przytupem, więc mogło być, nie, ale kolekcja Sinie, tak zwana, tutaj nie macie kolekcji, bo nie ma potrzeby, w Polsce nie tłumaczy się, po prostu całej, nie wydaje się całej kolekcji ze wszystkimi tytułami, tylko wybiórczo, ale to jest kolekcja wydawnictwa Lombard, które zostawiło w zasadzie dwie kolekcje tylko, które jakoś tam miały, mm-hmm. miały jeszcze przyszłość przed sobą i ta epoka kolekcji przemija. Natomiast Sinie jest ich taką prestiżową kolekcją i to znaczy podpisane jakby przez autora, że my bierzemy odpowiedzialność za to, co to zawiera. Sygnowane, mm-hmm. dokładnie sygnowane w tłumaczeniu na polski. I to jest kolekcja, która zawiera tylko one-shoty albo co najwyżej dyptyki, czyli no jakoś opasłość historii nie pozwala, żeby jej zamknąć, czy da się jakoś podzielić, no to wtedy zabieg techniczny bardziej, robimy dyptyk, żeby chyba że pomysł jest od razu na dyptyk. Zresztą w tej samej kolekcji ukazała się poprzednia rzecz tłumaczona moja, czyli Dziewczyna z Panamy. Mhm. Jako, ona jest u was, jest jako jeden tom, ale tam była jako dyptyk, są dwie okładki, zresztą wewnątrz jest druga, czyli te dwie części są. I to jest technicznie mówiąc, po prostu w tej kolekcji nie może być jakby ciągu dalszego. Mhm. Można zrobić czy dyptyk, czy one shot następny oparty jakoś. Czy ja nie wiem, czy można, tak sobie wyobrażam, że można, nie rozmawiałem na ten temat. Można by, ale tu to by na razie w ogóle się nie stawia. Ale to powiedz, jak funkcjonują takie kolekcje, że jest jakiś redaktor, który po prostu zaprasza kolejny konkretny twórców? Nie, to i tak i nie, właśnie, bo to czasem redakcja interweniuje, no dość często nawet, czasem się ludzie po prostu dobierają, najczęściej się dobierają w zespoły, albo ktoś wnosi własny pomysł, jest tak zwanym autorem kompletnym, czyli i scenariusz, oni wybierają, to znaczy im chodzi o jakieś nazwiska, które się potwierdziły. Dlatego mówią o tym prestiżu, nie dlatego, że aha, fajnie, Kasprze myśli, że prestiżowy jest. Nie, to nie o to chodzi, nie, tylko naprawdę jest nazwiska, nie ciągnijmy wątku, tylko nazwiska, które się potwierdziły, na których tam powiedzmy paru ludzi czeka, mają okazję sprawdzić się troszkę inaczej. To znaczy ta kolekcja daje więcej swobody. Ale czy jest jakieś ograniczenie tematyczne, czy... Nie. Tylko i wyłącznie idea, że ma być zwarta historia i... Jest idea, ktoś przychodzi z ideą, czy proponuje mu się, bo właśnie są scenariusze fantastyczne, ich zdaniem, do wzięcia. I troszkę tak ze mną było w tym wypadku. Dlaczego troszkę? Jeśli mogę pociągnąć tą kwestię. Proszę bardzo. Dlatego, że z autorem znałem się mnóstwo lat. No jest to autor, który pracuje dla tego i innych wydawnictw, 10 lat starszy ode mnie zresztą. Prawdziwy emeryt, no? Ale właśnie. To jest prawdziwy emeryt. To jest zupełnie inna kwestia. On żyje ciągle. I
Znaliśmy się, ja bardzo lubiłem tam jego twórczość, a jest to facet, który nawet jest nazywany jedyny chyba taki na świecie elfikologiem z zawodu, czyli specjalista od elfów, od legend, od różnych przedziwnych historii, szczególnie celtyckich, bretońskich i tak dalej, breton zresztą. Człowiek również telewizji, mediów, trochę litera, trochę dziennikarz, wszystko po troszeczku i autor scenariuszy historii. I bardzo lubiłem to, co on robi, ale nie wdziałem się w tego typu fantastycy, może w inne, ale nie w tego typu. No więc nigdy nie myśleliśmy o współpracy. Do momentu, kiedy on nie spróbował jakby inaczej, trochę przeszedł na taką ścieżkę bardziej realistyczną, zaczął robić western również z powodzeniem, zresztą jest taka jest taki western Sykes, który tam ma dość duży sukces i tak dalej. I miał propozycję właśnie takich, których tak gdzieś tam ma też takie echa westernowe jakby w sobie, prawda? Bo to jest taka no, ostra historia, szybko się tocząca, no jakaś, no nieważne. Elementy może nawet techniczne, sprawdziłaby się, gdyby właśnie, ewentualnie. No i to mnie urzekło. Przeczytałem skrypt i mówię, no dobra, no tuś mnie miał pierwsze. I to jest dokładnie ten moment, kiedy poprosimy o włączenie się razem, ponieważ kiedy otworzy się ten album w dowolnym miejscu, to widać, jak ważne w nim są kolory. Jak ważnym elementem samej fabuły już tutaj jest kolorystyka, no, już na okładce to widać. Czy to jest tak, że siedziałaś przy tych dwóch panach i mówiłaś, chcę mieć też sporo roboty? Nie, siedziałam przy jednym panu tylko, który mi dał sporo roboty. No tutaj kolor jest ważny, to maki, krew, no. Przemoc. No i w ogóle pejzaż. No właśnie, ale też troszeczkę taki, takiego duszenia, takiej łagodności w niektórych momentach. Jak w swojej karierze kolorystki, jakim wyzwaniem był ten album? Czy on był, nie wiem, jakimś jednym z tych najdziwniejszych? Ja jestem odporna na wyzwania mojego męża, także... Hermetyczna. Nie, bo Fide Panama, znaczy po dziewczynie z Panamy, która była pierwszym albumem tego typu, czyli na kolor... Na cztery ręce. Na cztery ręce, ja kolor bezpośrednio na... ogromnych planszach rysowanych tuszem. Aha. No tak, to są plansze, jaki format? 60? No. Nie, takie duże, 70 na 50. No, 70 na 50, no więc naprawdę wielkie plansze. No, dużo wydajecie na farbę, tak? Tak, i na tusz. Na coś trzeba wydawać. Także to już było jakby przerobiony temat. To już drugi raz to już się mniej bałam. Najgorzej było przy Fide Panam, natomiast tutaj ta brutalność tych scen, troszeczkę inaczej on w ogóle rysował, ponieważ dużo jest... Bałam się, ale malowałam. Lawowany w tuszu, więc też innego typu, nie taki czysty kolor, tylko już na jakimś tam podkładzie podlawowanym przez Zbyszka. No, jest to wyzwanie, taki kolor bezpośrednio na planszy, jeszcze jak kawa stoi. Ryzyko jest niewspółmierne. A porozmawiajmy przez chwilę o twoich początkach, w sensie, no, w którym momencie, w którym miejscu życia stwierdziłaś, że kolorowanie komiksów to może być, no, wyzwanie, praca, zabawa, nie wiem, które słowo było pierwsze w tym momencie. Ja to chyba w ogóle nie ja stwierdziłam w którymś momencie życia, tylko życie się tak ułożyło, bo już w tych pierwszych komiksach Zbyszka w 80-tych latach mu pomagałam w kolorze, to był taki kolor bardzo schematyczny, bo wtedy tak się robiło kolory. A potem w Belgii, no to też nie ja wpadłam na to, żeby być kolorystką komiksów, tylko Kasia Rosińska. No i tak się zaczęło, no. Trwa do tej pory. Chociaż pomagała mi w Polsce rzeczywiście, więc już miała jakąś tak zwaną łapkę. Ale to było z litości nad mężem, który białe noce zerywał. No potrzebowała chłopa czasem też, prawda, że w życiu. No nie, to ja mu pomaluję, żeby się jakoś
bo to jest taka robota, słuchajcie, no, niekończąca się. To można robić bez przerwy i jeszcze i nigdy nie skończyć, więc czasem trzeba skończyć. No. I ona tak, no, to było ratowanie sytuacji. Dawniej nie było czegoś takiego, znaczy nie było takiego ścisłego rozgraniczenia kolorysta bande dessinée czy komiksu. To teraz te ostatnie ileś tam lat rozgranicza się, w ogóle zauważa się kolorystów, zauważa się, że jest tak. Rola koloru w komiksie jest czasami dość duża. Ale rozumiem, że w ogóle nie ciągną was te wszystkie amerykańskie wynalazki z komputerowymi jakimiś... Był taki okres, że mnie tam troszeczkę to pociągało, sam się no nie zostanę do tyłu, ale nie. Tak, to z tej ambicji, żeby być na bieżąco. Nie, my jednak jesteśmy stare pokolenie, farba, pracownia. Pędzle. To nas bawi. Jak pójdziemy sobie do takiego sklepu z farbkami, to jesteśmy w siódmym niebie. No naprawdę. Ale jest nawet, żeby uzupełnić, jest nawet odwrót częściowy, bo oczywiście, że nie ma sensu, żeby był odwrót, bo ja wcale nie jestem przeciwny tej metodzie komputerowej. Ona daje ogromną dokładność, daje parę atutów nawet. Tempo pracy właśnie, więc oczywiście, więc to nie po to, żeby negować, tylko że troszkę jest jakby przesył w tej chwili, jakieś pierwsze takie poczucie znużenia tymi bardzo zbliżonymi do siebie typami koloru, koloryzowania, nawet manier, bo to jest narzędzie elektroniczne, no, co tu będziemy grać, aczkolwiek daje hiper możliwości, ja go kompletnie nie neguję. I jest po prostu, przynajmniej na rynku frankofońskim, dość zauważalny do koloru robionego ręcznie. Niewiele ludziom się to kojarzy z czymś bardziej namacalnym, bardziej ludzkim. Tak, z tymi wadami, tak troszkę tak jak z winylem, zgadza się. Jakby ten smak, ten brudek, ta niedokładność tego koloru ręcznego, no daje to odczucie oryginału, obcowania z taką ręczną robotą. Gdzieś ten artysta się na nowo pojawia, chociaż on jest i za to na pewno, za tym tabletem graficznym tak samo siedzi artysta. Jeśli kolor jest dobry, to jest dobry i koniec. I nie dyskutujemy, czy to jest tak, czy tak. To przynajmniej ja akceptuję wszystkie formy, ważny jest rezultat, ale my lubimy czuć ten papier i nie jesteśmy jedyni, bo i papier, i pędzelek, no w ogóle, żeby to miało jakiś materialny, też rzemiosło. Ja mówię, artystą to się nie jest, artystą się bywa. My jesteśmy rzemieślnikami, którzy robią coś tam, co jeżeli osiąga jakiś poziom, to niektórzy nazywają sztuką i jesteśmy im wdzięczni za to, bo to nas mile ośmieszają ambicje, nie? Artyści. No. Ale przecież to jest robota fizyczna w jakimś sensie. No. Przełożona przez mózg przechodzi, ale maca się to narzędzie, walczy się z tym, skrobie się te kreski, wyrzuca się jak trzeba do kosza i bierze się następny papier. I tego mi brak właśnie w tej elektronice. No, klik już nie ma wszystkiego. Tak, najłatwiej skasować. Najłatwiej skasować, dokładnie. To jest ten moment, kiedy Państwo mogą się włączyć do naszej rozmowy. Jeśli ktoś chciałby zadać jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy jasne. Zapraszam. Ja, czy ma Pan ulubioną tematykę rysowania komiksów, czy jest Pan obojętny? Nie jest mi obojętny, ja dokonuję wyborów. Natomiast jestem człowiekiem chyba kapryśnym jednak. Nie wiem, co moja żona na ten temat myśli. Więc szyby często zmieniam i coraz szybciej zmieniam tematy, to prawda. Mam okresy, chociaż jestem mężczyzną, w których lubię bardziej... Dokładnie. Lubię bardziej to czy tamto. W Polsce pociągała mnie fantastyka, ale przecież robiłem równocześnie jakieś historyczne rzeczy. Ale my mieliśmy to w latach 70. 80. było szaleństwo zupełne. Fantastyczna literatura, prawda, na poziomie światowym. Fantastyka jako fantastyka. I ja też na tej fali gdzieś tam płynąłem. Nie, to już to było modne. Tylko byliśmy tak nasiąknięci, tak nas to fantastycznie wciągnęło, zżarło nam zupełnie czasem rozum, że odjeżdżaliśmy głównie w tą fantastykę i to chciałem robić, a czasem już się nadarzało. Miałem z dzieciństwa ciągoty do historii jakieś tam i do dzisiaj mam nastawiam ucho zawsze, jak jest coś fajnego o historii i jakoś tak lubię wiedzieć, co było i w jakimś tam kontekście to wszystko odnajdywać dziś albo jutro, nawet w fantastyce. Więc to nie jest tak. Dla mnie każda tematyka, która mnie urzecze w danym momencie, jest dobra.
i dokonuj wyborów. To tak było z Halloween Blues, który pewnie Państwo znacie, moja taka seria przełomowa. No, byłem zmęczony fantastyką, troszkę taką z poprzedniego wieku, która się zaczynała jakby instalować na zbyt długo w Jansie. I miałem ochotę przerwać i odskoczyć w coś innego i wybrałem akurat kompletnie coś, co nie jest moim zagadnieniem ulubionym, jakąś historię policyjną. Ja kryminałów nie czytam nawet, słuchajcie, no nie wiem. To moja żona jest lepsza w kryminałach niż ja, więc a naprawdę historia mnie urzekła. No był tam ten wątek lekko fantastyczny, z duchem, ale to nie tylko dlatego, tylko właśnie czystość historii, która mnie zmusiła do wyczyszczenia rysunku, wyczyszczenia głowy, przestawienia się na inne tory, bo innymi środkami graficznymi opowiadamy taką historię Halloween Blues, a innymi kompletnie bez twarzy. No, są to zupełnie dwa różne światy, nieporównywalna gatunkowo i plastycznie również powinna mieć jakby inną. Więc tutaj uwalniam rękę, jestem bardzo szczodry z kreską, z kolorem, ze wszystkim po prostu. Trochę jak malarstwo z tamtej epoki, które czasem grzeszyło nawet nadmiarem, ale ja to świadomie robiłem tu, uwalniając się zupełnie. Nie ma odpowiedzialności za każdą kresę. Jest odpowiedzialność za kreskę oczywiście, bo to jest zasada komiksu, ale mówię, nie muszę być taki oszczędny. A tam opowiadam historię, w Halloween Blues opowiadam historię konkretną, skomplikowaną, złożoną na poziomie akcji, czy tam psychologicznie, więc trzeba być jednoznacznym, tam nie może być interpretacji odmiennej niż założona, bo jeśli nie, to znaczy źle narysowałem. Jeśli tak jest, że ludzie się wahają, wychodzą z historii, przestają czytać, rzucają w kąt, mówią, to jest do luftu, nie chcemy tego, więc trzeba mieć cały czas tą świadomość, jaki temat traktujemy, do kogo mówimy, do kogo chcemy mówić i o czym. Stąd ja często zmieniam tematy, bo oczywiście zostaje charakter rysownika, to jest, bo jeżeli nie, to znaczy, że kłamiemy. Udajemy kogoś innego za każdym razem, my mamy małpią zdolność wchodzenia w skórę innych, ale nie mamy charakteru, nie mamy do czegoś własnego, więc ja nie umiem sam sobie zaprzeczyć do końca, ale staram się bardzo zaprzeczyć swoim przyzwyczajeniom często. I stąd te tematy zmieniane, no tak jakby nie mógł się zdecydować, co chcę robić. To są wybory impulsywne, kompulsywne, emocjonalne oczywiście, ale taki jestem i komiks to jest przede wszystkim emocja w moim pojęciu. To są głównie emocje. My sprzedajemy wam przez obrazki emocje. A jak bo do tych emocji trzeba dorzucić słowo, to pojawia się dymek. I tylko tam literatura, czyli to, co jest pisane, ma sens. To znaczy tam, gdzie ten obrazek nie jest w stanie już przekazać słowa. Natomiast emocje i sytuacje i cały świat, to co literatura opisuje, to my go po prostu rysujemy i na tym to polega. To jest literatura rysowana w skrócie, oczywiście to nie jest aż tak proste, ale dlatego mówię, do każdej historii ja dobieram trochę inne środki i staram się ewoluować, czasem mi wychodzi, czasem mniej, ale oczywiście, że się staram i to stąd te takie wybory mieszane jakby. Mówisz, że chciałeś odpocząć od fantastyki, od Jansa. No i czy zastanawiałeś się, mija kolejna dekada, a ty wciąż odpoczywasz. Nie wróciłeś do science fiction. W żadnym swoim komiksie nie wróciłeś do przyszłości. A kto ci powiedział, że nie wrócę? No więc nie, właśnie. Właśnie zaczyna mnie ciągnąć. Zaczyna mnie bardzo ciągnąć. Nie ma nic konkretnego jeszcze w tej chwili w pracy, w sensie nie rysuję, ale szukam i coś wybiorę. I to chyba szybko, bo autentycznie zaczyna mi doskwierać. Bo przez te lata wszystkie kolejne twoje rzeczy, tak. To był kostium. To był kostium, rzeczywiście, w jakiś sposób, tak, w jakiś sposób kostium. No, dziewczyna z Panamy, to no tak, no jedna historia, no chcę tak dużo mówić, no nawet bulwarowa, ale historia. No właśnie, wracasz do różnych okresów, tu najdalej, tak. Ale... No tu najdalej, tak, rzeczywiście, ale tak, wydaje mi się, że jest moment, no znaczy zbliża się ten moment przynajmniej, więc sobie chętnie... A co ze słynnym 13 Jansem? No czeka. A problem jest taki, że żeby Jansa kontynuować, jeżeli już go tak zostawimy tak długo, to trzeba by naprawdę wszystko zmienić, prawie że. Już nie mówię fryzury Jansa, bo te fryzury wracają, kwestia mody i poza tym, tylko rzeczywiście podejście do opowiadania tej historii.
I po prostu naprawdę mam zbyt chyba dużo szacunku i takich ciepłych uczuć do André Poldi Chateau, który dzięki Bogu ciągle jest... On już ma 200 lat. No 200 nie, ale dobija 100. No to, znaczy on jest tu jest z tego 5, więc 94 lata. I on ciągle dla niego, on też żałuje. No właśnie niedawno się widzieliśmy i on też... No, czemu ty tamten? No, może byśmy, no, on nie może zrozumieć, że naprawdę to już jest moment, żeby ktoś inny to potraktował. A nikt nie miał odwagi, nie wydawca, nie ja, żeby powiedzieć wprost w oczy wspaniałemu panu z klasą, w swojej epoce cenionemu scenarzyście, że no, André Pol, po prostu oddaj to komuś, albo skreślmy to z listy tematów. A on by chciał, żeby to żyło dalej. Mówi, no szkoda jednak. A ja nie mam odwagi powiedzieć, wiesz co, daj to, znajdź młodego, zdolnego, albo my znajdziemy, albo ja sobie sam napiszę ostatecznie, ale no wiesz. Mieliśmy dokładnie analogiczną historię w Polsce z kapitanem Żbikiem i pułkownikiem Krupką. A no właśnie. Który uparcie chciał dalej pisać sam. Dobrze, ktoś z państwa? O, są tu pytania. Jak mi miło. Ile czasu zajmuje narysowanie jednego komiksu? To wiesz, jakby tak spojrzeć, ile czasu upłynęło u mnie od jednego do drugiego, to byś się załamał. Nie, bo robiłem inne rzeczy w międzyczasie, ale tak normalnie ja ci mogę opowiedzieć w taki sposób, że wydawca bierze komiks realistyczny, taki jak to, co tutaj leży na stole przed nami, poza tym, który ma blisko 100 stron, ale klasyczny od komiks, czyli 46 stron, taki najmniejszy w objętości format, to właśnie 46 stron, wydawcy przewidują rok, dają taką marżę, że rok, margines, że rok to jest czas, który potrzebuje rysownik na narysowanie. Jeżeli rysujesz szybciej, tym lepiej dla wszystkich. I dla rynku, i dla rysownika, i dla wydawcy. Wszyscy się cieszą, zacierają ręce, liczą pieniądze. Ale to przecież nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby tam gdzieś tam swoje szczęście odnaleźć w tym wszystkim. Więc dają ten czas rysownikowi, żeby go narysował. Teraz no taki album zawiera dwa razy 46 praktycznie, prawie. No więc powiedzmy dwa lata. Ja rysowałem czasem dwa, raz narysowałem dwa, dostałem zawału, powiedział, o już nie rób takich głupot. No i szczęśliwie przeżyłem już 13 lat od tego zawału. No bo nie spałem, nie jadłem, nie, w ogóle nie żyłem, tylko rysowałem komiksy. No to też jest wariactwo, przecież trzeba się opamiętać. Normalny rytm to jest jeden album rocznie, rytm pożądany to są trzy albumy przez dwa lata, ale tu mówimy o kwestiach takich oderwanych jakby od strony artystycznej. A jak ktoś, humoryści robią nawet trzy albumy czy cztery w roku, no sami tacy, prawda? Teraz tak zwana graphic novel czy roman graphic, jak mówią Francuzi, no to będzie miał 200 stron, no ale te stroniczki z kolei są takie, że jest jeden kadr albo dwa, a można ich pięć narysować, jak człowiek ma bezsenną noc, a normalnie to dwie dziennie potrafi chyba czy trzy narysować. To też można go w rok narysować, w zasadzie grubą książkę. Więc to jest bardzo relatywna odpowiedź, ale komiks realistyczny, złożony, skomplikowany, rok to jest bardzo dobry czas, żeby wszystko grało, żeby to było artystycznie spełnione dzieło. I dla jednego, przepraszam, rysownika, ewentualnie z kolorystą, nie, bo jak robią zespoły, studia i tak dalej, to one produkują jeden album miesięcznie oczywiście. A pogłębiając trochę to pytanie w bok, czy zasada jest taka, że w momencie, kiedy ty bierzesz się za robotę, to scenariusz musi być absolutnie skończony? Czy zdarza się tak, że scenarzysta jednak coś tam kręci i kombinuje? Jak się zdarza, to opowiem właśnie, ponieważ naszym hasłem wyławczym jest bez twarzy, jak się zdarzyło tutaj. Bo mówiłem o tym uroczym panu, który napisał, którego bardzo cenię. I to jest taki właśnie człowiek, który wszystkim się zajmuje, tylko tak nie do końca. I on sobie po prostu napisał opowiadanie, które mnie uwiodło oczywiście, bo jak ja zacząłem czytać, to od razu widziałem obrazy. Zacząłem widzieć od razu postacie, no nie, że takie jak one są tutaj oczywiście, ale gdzieś tam, no czyli od razu była ta alchemia. No, coś się stało, coś tam we mnie się otworzyło i już to lubię. Znaczy lubię, już mnie wciąga, lubię, nie lubię, bo trudna rzecz, ale brutalna. Ale otworzyła mi wyobraźnię i to jest dla mnie ta miara.
On natomiast kompletnie miał, za przeproszeniem, gdzieś, ile to będzie miał stron, jak to ten, jak to się podzieli. No po prostu płynęło, no opowieść płynęła. I ponieważ nie jest świetny w tym rzemiośle tak zwanego dekupażu po francusku, czyli dzielenia na strony, no w ogóle opracowania technicznego do pracy dla rysownika. Jest na tyle nieświetny, że lepiej, żebym ja to zrobił sam. Powiedziałem, słuchaj Piotr, Pierre, daj mi tą robotę, ja już sobie zrobię dekupaż sam. No usiadłem na tym, przeczytałem, raz, drugi, trzeci, oczywiście zacząłem to ten, i opracowałem, i zrobiłem storyboard, no i po tym, no to wyszło, że to trzeba, musiałbym mieć ze 120 stron, niemożliwe w kolekcji, po prostu są normy. Dwa razy walczyliśmy, ja zrobiłem mniej, później mi było żal, jak zobaczyli rezultat, jak to wychodzi, to no nie wiesz co, Kas, no to może to rozepchniemy format dla ciebie wyjątkowo i wsadź jeszcze tam ten epizod jeden, bo nam strasznie go żal, bo ja mówię, to bez tego się możemy obejść, tak dalej. Po prostu nie szło, on jest tak bardzo gęsty ten album, to jest tak już naciągnięta do końca ta pierzynka, że pęknie, rozerwie się kołderka jak ten, więc jakby jeszcze coś tam wpychać pod nią. No tak to wygląda, że najczęściej dostaję rzeczywiście, w ogóle nie akceptuję, tutaj by historia mnie uwiodła, więc zaproponowałem, że sam to obrobię technicznie. Natomiast generalnie scenarzyści są nauczeni tego zawodu, przygotowani do niego tak jak należy i dostaję w formie już zupełnie wyczyszczony scenariusz z kadrami, podzielony na kadry, już bez przesady, tam z proporcjami tych kadrów, to my już to takiej interwencji ja nawet nie potrzebuję i mnie irytuje, ale wszystko jest osobno dialogi, osobno opis, osobno wszystko zebrane w takiej formie, żeby było i czytelne i ułatwiało pracę. I ja siadam, robię co najwyżej storyboard, co najwyżej, to jest podstawa, to jest... jak ta się gra dla tych tam, czyli no po prostu dla kierowców mówię, no, że przemieszczamy się według jakiegoś tam planu, prawda? I po tym już ta robota idzie no, sama z siebie, jakby na nie kombinujemy tylko na stronę artystyczną. No to było inaczej, to też wzięło mnóstwo czasu. To też mi zajęło czas. Mam żonę współpracującą dzielnie, więc ona mi pomogła w gromadzeniu dokumentacji również, bo jednak ja nie przesadzam z tą stroną realistyczną właśnie, że to nie jest dla mnie najważniejsze, ale jednak lubię, jak się wszystko trzyma kupy, czyli jednak epoka jest rozpoznawalna i tak dalej, bo to jest wiarygodność nawet tematu, jest podkreślona w ten sposób, daje nam jakiś rodzaj prawdy pewnej. Środowiska, w którym to wszystko się dzieje, a innym jest ciężar gatunkowy sceny, jakieś emocje, to narzucone na to wszystko tworzą dopiero prawdziwy obraz. A jak w takim tandemie zawodowo-rodzinnym, jaki ty masz wpływ na wybory kolejnych pomysłów, kolejnych tematów? Kiedy przychodzi hasło, zróbmy album Henry Monroe. No, mama. No może ten temat... Marilyn Monroe akurat nie jest najlepszym tematem, ale nie, no ma wpływ, mam, bo zawsze rozmawiamy, zawsze razem czytamy scenariusze i albo ja go przekonuję, albo ja go mówię, że lepiej, żeby poczekać na następny. Nie, no razem podejmujemy decyzje w jakiś tam sposób. Oczywiście, że on jest, jego musi kręcić scenariusz, ale zawsze mnie pyta o zdanie. Czy rozumiem, że mężów dzieli się na tych, którzy są świadomi wpływu żony i tym, którzy nie są tak, świadomi. No, tak, no to ty chyba jesteś świadomy, nie? Jestem grzeczny, pytam żonę o zdanie, oczywiście, to pierwszą. Tak. Ona na pewno dzieli, dyskutuje, no. To jest jednak jakiś taki probierz, ta historia, opinia żony. Cię również urzekła? No właśnie, z tą historią jest trochę inaczej, ponieważ on nie dostał scenariusza, dostał napisany odręcznie, przez 70-latka tekst, który był bardzo trudny do rozszyfrowania, naprawdę. I się nie chciał męczyć. Nie, ja absolutnie nie byłam w stanie odczytać tego. Także poznawałam to już przez pryzmat tego jego odczucia. Ale generalnie to zawsze... Tak, tu musiałam mi zaufać, że słuchaj, to tak. Jest mocne. No. Nie, no oczywiście opowiedziałem żonie historię. Nie, uwierzyłam, że go to uwiodło. No. Aczkolwiek temat jest, no nie zawsze przyjemny.
tu ktoś... O. Można uchylić rąbka tajemnicy i przynajmniej powiedzieć, jaki był tytuł tego 13 Hansa, żyjącego? Ja już nawet tytułu nie pamiętam. Naprawdę, w tej chwili jaki tytuł, to nie, cały scenariusz jest do tego, przyznaję się bez bicia, ale... Ale tytuł, no nie, w tej chwili nie wracam, przykro, bo gdzieś tam te parę kartek było na terenie, czy tam kartka chyba w tych z Integralu, tak. A to nie były Amazonki? No może, no właśnie, to wy jesteście lepiej ode mnie zorientowani. Nie, no, no cały czas trzymam scenariusz, tam jakieś pierwsze wstępne, coś tam zacząłem przy tym sobie szkicować, rysować i myśleć, ale odpuściłem. Tak, tak, Amazonki, dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? A co poza komiksem? Co poza komiksem? No życia nie ma. Bez komiksu życia nie ma. Nie. Nie, no oczywiście, że poza komiksem. Nie, no ja jestem czasem już tak sobie myślę, żeby nie zrutynieć, nie zwariować do końca, to robię różne inne rzeczy też, no ale to jakieś ilustracje, jakieś storyboard, jakieś te, no, nie dla innych komiksiarzy, nie. No robię sporo innych rzeczy ostatnimi laty, bo jakby inaczej chcę inny rytm złapać. To, co mówiłem tutaj, że no, nauczyło mnie doświadczenie, żeby nie przesadzać, bo to nie ani nie daje najlepszego efektu z pracą, ani z niczym. Więc wykorzystuję, zwracają się do mnie często o różne inne dziwne rzeczy, które jednak wychodzą spod ręki rysownika komiksowego i daje się upić. Często tam wrzęczy coś tam za tym, prawda? Uwodzicielsko, no ale to nie dlatego, tylko że no jest to. Jest to możliwość przenoszenia naszych umiejętności również na lekko inne dyscypliny. Ale to są rzeczy obrzeżne. Dla mnie wizytówką moją jest komiks. Czy twoja bibliografia, w której tam od lat, w zasadzie od zamknięcia Jansa, no i nie licząc dziewczyny, jednak składa się z rzeczy krótkich, to tak wygląda współczesny komiks, że powoli się odchodzi od tych długich serii i tego, że ważniejsza jest postać, seria niż twórcy? Czy jesteś tutaj jednak bardziej wyjątkiem od reguły? Nie, rzeczywiście jest tendencja, ale to zupełnie nieświadomie, ja nie, że jest jakaś tendencja, ponieważ wydawcy walczą jak lwy, żeby ciągle te serie długie, bo wiadomo, cię utrzymały, jeszcze przynosiły, no bo właśnie, brzęcząca moneta, no. I to przynosi najwięcej i daje pewną łatwość egzystencji również autorom. To jest to przejmowanie serii, któremu ja byłem zawsze przeciwny. To jest bardzo amerykańskie. Nie zawsze byłem przeciwny, jeżeli dobry skutek to przynosi, ale nie wiem, jakaś reguła. No, stajemy się wszyscy niewolnikami. Wydawca, czytelnik, a nie mówię już o twórcach, którzy, no oczywiście, gdzieś trzeba się pokazać, gdzieś trzeba zaistnieć, gdzieś trzeba zrobić temiot, gdzieś trzeba, z czegoś trzeba żyć. No tak, ale to jest takie błędne koło i milion fajnych rzeczy przechodzi bez skutku, bez zauważenia, albo w ogóle nawet nie ma szans zostać pokazanych. I ta tendencja z jednej strony dzika ochrona i eksploatowanie dziesięcioleciami tego samego, po prostu w kółko, do znudzenia, coś, co mnie absolutnie stawia na granicy wytrzymałości, jak tak widzę te rzeczy, które dawno powinny napisać end, happy end, najlepiej, do widzenia, prawda, zajmijmy się czym innym. Ale jest właśnie cała warstwa i tendencja, i trend tych one-shotów, powieści graficznych. Jest taka tendencja, że rzeczywiście autor się pokazuje z różnych stron, albo po prostu ludzie się zmieniają, ta fala płynie. 6000 tytułów, kochani, we frankofonii rocznie. Ten album, jak wyszedł tego dnia, to było 13, fantastyczna data, 13 września, piątek. Wszystko dobrze, jak do tej pory, ale to tego dnia okazało się 20 czy 21 pozycji samych komiksów. To proszę sobie zdać sprawę, o czym my tu mówimy.
ciągle krążymy w granicach 6000 tytułów rocznie. Wszystko razem, bande dessinée, czyli to, co ja robię, komiks, czyli Amerykanie, i wy nazywacie to komiksem, no to są historyjki obrazkowe tak naprawdę po polsku, po prostu, tylko śmiesznie brzmi, nie? To lepiej, żeby się komiks nazywał. I ten, no bo nie znaleźliśmy innego słowa. I manga, no ale dobrze, to są może wznowienia jakieś tam, no wszystko razem, ale to są tytuły i w tym trzeba znaleźć swoje miejsce. I tu jest odpowiedź częściowa na serię. Serie zawsze znajdą miejsce, bo są promowane i co roku wychodzi przynajmniej jeden czy dwa albumy. Napędzają się i mają swoje miejsce. I to zapewnia te stałe dochody wydawcom, autorom i tak dalej, tym, którzy robią serię. Ale ta ogromna masa również tych czasem fajnych, czasem kompletnie niefajnych, ale jakby no, rzeczy, które się ukazują w tym, są perły również. Trzeba umieć to wyszukać, znaleźć. No całe szczęście, że tak jest, bo inaczej nikt by się żadna zmiana nie dokonała, byśmy tylko zostali przy seriach. Ja mówię, to jest bardzo bezpieczne, jakaś seria do pewnego momentu, ale jest też ryzyko, że zmęczymy odbiorcę i sobie pójdzie, no przejdzie do czego innego kompletnie. A czy w tym świecie, w ostatnich dekadach komiks sam w sobie wychodzi tyle, ile wychodzi. No u was mnóstwo, u nas, tak, u nas trochę mniej, ale bardzo, ale też już dużo, odciska już się na innych mediach, na kinie chociażby. Czy tu były też jakieś ruchy w twoim kierunku? Czy któraś z twoich historii gdzieś tam ruchy są, ciebie próbowano podkupić? Tak, tak. No, ruchy są wykonywane, to znaczy podkupić. Nie, tu nie ma anegdot do opowiadania, bo to nie zaszło do takiego etapu, żeby można było, miało sens w ogóle, bo to już dorabianie sobie jakichś dziwnych skrzydełek. Tak, były tam jakieś zainteresowania Halloween Blues, o to takie bardziej uniwersalne. Są ludzie odpowiedzialni za to wydawnictwo, oni to prezentują w różnych miejscach, lepiej lub gorzej, z lepszym, gorszym skutkiem, najczęściej jest gorszym, ale prezentują, no, często w Stanach zresztą i tak dalej, w Kalifornii, wiemy gdzie, no ale no, ten lobbying nie jest łatwy, no, szczególnie Hollywood nie jest otwarty na Europę, no to jest odwrotnie, to Europa jest otwarta i wszystko bierzemy stamtąd i oni przecież no, mają tego świadomość, to jest zaborcza agresywna, ja nie atakuję Ameryki, broń Boże, nie, żebyście nie myśleli, że ja coś mam tam na jakieś, tylko agresywna polityka, to samo robią Japończycy przecież, polityka kulturalna, pomijam inną. Z małymi wyjątkami, to działa w jedną stronę, jakby to takie jednobiegunowe wszystko jest, więc trudno jest coś wepchnąć. I to poważne serie też się z tym biją, bardzo poważne przedsięwzięcia, czasem jakiś one-shot. Jeżeli ma być jakaś lipa kompletna, to jeszcze gorzej, lepiej, żeby jej w ogóle nie było, bo jest mnóstwo, nawet francuskie kino robi coraz więcej ekranizacji komiksów i mało jest udanych. Amerykańskie też zresztą, to, bo my podlegamy urokom, ale oni wypracowali system cały wokół tego, to już jest nierozerwalne i rzeczywiście to się niesie. Wiadomo, że będzie publiczność, no, mniejsza, większa, ale raczej na tym nie tracą. To jest biznes, no, ale czy tak naprawdę dla tych takich czystych purystów komiksowych te wszystkie realizacje są takim odbiciem wiernym tych serii? No nie jest to ewolucja. Ja jestem za ewolucją, a nie, więc raczej ja sam dość dobrze przyjmuję wszelkiego typu ekranizacje, aczkolwiek to jest inny świat, inne środki. I też jakby mam taką rezerwę generalną, gdzieś tam w głowie się odzywa ten alarm, że czy to jeszcze jest to, co mnie się podobało w formie komiksowej, bo to już całkiem się oderwało. No ale to widocznie tak musi być, to jednak są dwa różne światy. Niemniej język jest podobny, wydawałoby się, to znaczy komiks wydaje, jest tym kinem z papieru, a kino się żywi komiksem, prawda? Czyli wsyła ten papier, a na tym wyrasta jakieś te. Ale znaczy, ekranizacja historii jest jedna kwestia, a druga też coraz częstsza, że no, wciąga się tych biednych rysowników komiksowych do tego, żeby tam tworzyli jakieś projekty, robili jakieś storyboardy, projekty graficzne i tak dalej.
nikt cię tutaj nie próbował? Nie, nie, w taki sposób, znaczy, no nie, no w zasadzie nie, bo ja na przykład na robienie wtórne, takie na rysowanie Star Wars po Star Wars, to już w ogóle nie ma o czym gadać, no w ogóle nie przeszło, bo to jest samobójstwo, no zupełnie, to, w sensie nie, że na tak... Czasem jakąś gościnną okładkę. Ale jakieś takie rzeczy, a tak, to tak, nie, no to oczywiście... Nie, nie, ale no, z kinem w taki sposób nie miałem do czynienia, aczkolwiek z jakimiś tam filmikami reklamowo, tak, jakieś takie, tego typu rzeczy. Tam gdzie umiejętności, ale to mówię, to jest samo życie, to jest jakby, Francuzi nazywają to alimentaire, czyli no tak dla życia się to robi, nie? No, ale czasem to pozwala odpocząć, no robimy sobie coś, co jest mniej zobowiązujące, I natomiast ktoś to bardzo docenia i czemuś to służy, i tak, no to normalne. Ale nie, no nie, 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 nie. Nikt mnie nie poprosił o storyboard. Polański do mnie nie przyszedł po znajomości, ani żaden inny. Nie, wygubiał się, nie ma żadnych znajomości. Ale jesteście znajomi? Nie, żartuję. To już tak myślę o rynku europejskim bardziej. Da się załatwić, tak? No to czekam. No. Nie, takiej propozycji nie było. Dobrze, ktoś z Państwa jeszcze? Mógłby Pan coś narysować w moim komiksie? To jest mój komik. No mógłbym. Co teraz? No ale to wiesz, nie będę mógł gadać, no bo jedno rynno może na kolanie, no. A co? Może Mahonie? Może Mahonie, to jest ta dziewczynka na okładce, co? Fajnie? No ale możemy rozmawiać. Ja cię mogę trzymać mikrofon. Ja pamiętam taki raz, kiedy spotkaliśmy się na jakichś targach książki, chyba, i zaczęliśmy rozmawiać i ty rysowałeś mi coś w komiksie. Kolejka się robiła coraz dłuższa, a rysowałeś dziewczynę stojącą w bibliotece i potem zacząłeś rysować wszystkie rzędy książek. Znaczy ja cały czas udaję normalnego. No dobrze, tak? Nam się rozmawiało. Ale tylko udaję, no dobrze. No to się czegoś o sobie dowiedziałem. Ja już nawet nie pamiętam tej sytuacji za bardzo. Ale czy ty pamiętasz wszystkie postacie ze swoich komiksów, że tak potrafisz je od ręki narysować? Chyba już nie, niestety. Wszystkie mówię o drugo- i trzeciorzędowych, tak? No nie rzędnych, bo one są wszystkie ważne, dlatego rzędowych. Ale... I pamiętam, tak, głównych bohaterów pamiętam, czasem jakiś detal sprawdzam, zajrzę w komiksach, jak mam 20-25 lat już, jakiś jest historyczny, no to w sensie już w ogóle istnienia swego, to rzeczywiście czasem muszę się upewnić, ale pamiętam, no nie, no my mamy jeden atut, który jest też przeszkodą, utrudnieniem w życiu, ale to tą pamięć prawie fotograficzną, pamięć wzrokową, to rzeczywiście jest perturbujące dla mnie bardzo, bo nawet tutaj na festiwalu spotykam ludzi, uśmiechają się, witamy się i oni wiedzą, kto ja jestem, a ja nie bardzo wiem, a ja wiem, że ich znam. Wiem, że ich znam, spotkałem i to są ludzie, którym dedykowałem na przykład gdzieś tam ileś lat temu. A ja mam miliony twarzy w głowie, ale właśnie to jest interesujące. To się bardzo przydaje przy rysowaniu, zgadza się, bo czasem są takie typy fantastyczne, że po prostu tylko zatrzymać, więc ja tam błyskawicznie gdzieś chyba na tej siatkówce zostają już na bardzo długo. Natomiast i czasem korzystam, nawet często. To jest takie życiowe doświadczenie. Natomiast bardzo jest to przykre, jak wiemy, że ktoś nas zna i my kogoś też, tylko jakby... Trzeba bezpiecznie rozmawiać. Gdzie, jak, no właśnie, ale to taki polityczny to ja nie jestem za bardzo. Dobrze, czy ktoś ma z Państwa jeszcze pytanie? Nie o rysowanie w komiksach, bo tu jeszcze czeka mój album. Tak, ja o tym pamiętam. Mam pytanie, czy jest szansa, że albo jest jakieś zainteresowanie, że te wszystkie Pana wcześniejsze komiksy jeszcze z pracy w Polsce, one doczekają się jakiegoś nowej edycji? Jest. Jest szansa, jest, natomiast jest problem. Bo ja się dawałem systematycznie okradać w życiu. Tak strasznie mnie okradano, że bardzo mało oryginałów zostało. Wcale ich nie sprzedałem, nie wierzcie. Po prostu wtedy pod komunizmem to się nawet nie baliśmy się upomnieć, żeby oddali, więc jedni oddawali, bo po prostu byli porządnymi ludźmi, wszyscy nie byli tacy straszni. System był taki, jaki był. Natomiast
No niektórzy sobie po prostu przywłaszczali, nie wracały, gdzieś tam poprzepadały. Ja też nie była ta epoka, w której się zwracała tak uwagę. Szacunek dla oryginału. Nie było specjalnego, aż takiego szacunku, ale no, mam bardzo albo zdekompletowane, bo wróciła połowa, czy tam ileś plansz, albo kompletnie. Nie, bo taka ordynarna kradzież, taka nachalna, to się zdarzyła raz. Znaczy okradziona. Kradzież jest kradzieżą, jak ktoś je przywłaszczy i koniec, prawda? Natomiast w Krakowie pamiętam tak, w czasie, no właśnie, no a to było w latach końcowych 90. jakoś tak 7 tak. czy 97. Ja raz w życiu, ponieważ no bo to było w kraju, bo to było początki ruchu fanowskiego, więc zgodziłem się, to studenci, jakaś młodzież za tym stała i panie Zbigniew, czy pan może nam pożyczyć na wystawę, dać na wystawę pracę, ale będziemy to pilnować, nie mamy pieniędzy, nie możemy ubezpieczyć, to tyle kosztuje. No dałem, no i w trakcie, ja tam miałem konferencję z nimi, tak jak z państwem mam tutaj rozmowę, spotkanie, a wystawa była w sali obok i tak się studencik pilnujący wystawy zasłuchał w drzwiach to, co ja tam opowiadałem. Lepiej by zrobił, gdyby się nie przejmował moimi bzdurzeniami, tylko pilnował wystawy. No i ktoś wyjął sobie bezczelnie planszę, z nią poszedł. Do dzisiaj nie wypłynęła, ale no więc mówię, tak to jest taka przypowiastka do tego życia oryginałów efemerycznego wtedy, w tamtej epoce. Albo sobie redaktorowi się podobało, wreszcie mi powiedziano, albo temu się spodobało i to już nie wróci. No i koniec. No i rób sobie co chcesz. A wtedy, no jak mówię, nie było ani takiego znaczenia, ani przecież nie pozwę jakiejś instytucji państwowej, to wszystko było państwowe, do sądu, bo na pewno nie wygram, nie? No więc no wtedy nie można było, dziś można by było i może nawet z jakimś pozytywnym skutkiem, no. A wtedy nie, dlatego wracając, bo to cały czas mam już dziś przy środkach technicznych, planujemy, nie powiem z kim, nie powiem jak, ale planujemy. No to znaczy, nawet nie są to moje pomysły, po prostu jest potrzeba, jak widać, i bardzo mnie to cieszy. Także to jest sensowne pytanie i bardzo mi miło, że ono pada, bo mam potwierdzenie, że może warto. I tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca naszego spotkania. Bardzo dziękujemy. Kas i Graza byli Państwa gośćmi. Dziękuję. Ja to bardzo dziękuję.